Cześć wszystkim! Nazbierało się ostatnio trochę pytań od Was, więc stwierdziłam, że zanim ruszę w teren nagrywać kolejny odcinek, najpierw nagram dla Was odpowiedzi. Dlatego bez zbędnych wstępów, po prostu zaczynajmy. Pracowałaś kiedyś przy zwłokach? Jakie towarzyszą przy tym odczucia? Strach? Obrzydzenie? Tak, pracowałam, ale przy bardzo starych zwłokach, sprzed kilku tysięcy lat. Czyli tak naprawdę do czynienia miałam po prostu ze szkieletami ludzkimi. Zwierzęcymi w sumie też. W każdym razie, w związku z tym, że były to po prostu kości ludzkie, bo reszta zdążyła się już rozłożyć, to obrzydzenia nie czułam. Strachu też nie. Nie, strachu też nie. Bardziej coś w rodzaju... Nie wiem, jak to opisać. Takiego smutku, jakiejś refleksji, że ktoś tyle tysięcy lat był pochowany właśnie w tym miejscu i nagle trzeba naruszyć ten jego grób. Czyli zadokumentować, wyeksplorować, wyjąć całe wyposażenie z tego grobu, czyli to, co zostało wraz ze zmarłym do niego włożone, no i wreszcie wyjąć też szczątki zmarłego. Chociaż w większości przypadków tym już zajmują się antropolodzy. Niemniej jednak myślę, że tutaj odczucia przy tym to bardzo indywidualna sprawa i jednak każdy podchodzi do tego na swój własny sposób. Coś, co w pracy archeologa wzbudza więcej emocji, to badania i ekshumacja mogił ofiar niedawnych wojen albo na przykład epidemii. W związku z tym, że te pochówki bardzo często związane są z wydarzeniami, które nadal dużo emocji wzbudzają w społeczeństwie, to właśnie to sprawia, że jednak praca przy tego typu obiektach do najłatwiejszych nie należy. No nie wspominając o tym, że archeolodzy czasami angażowani są do pomocy policji w wydobywaniu i też dokumentowaniu zakopanych zwłok ludzkich. Szczególnie popularne jest to w Stanach Zjednoczonych. Jakie to jest uczucie? Nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Jeśli kiedyś zdobędę tego typu doświadczenia, to pewnie się nimi z Wami podzielę. Jakie było Twoje najcenniejsze archeologiczne znalezisko? Najcenniejsze... Brałam kiedyś udział w takich wykopaliskach na Kujawach i tam odkryliśmy skarb brązowy. Zresztą wspominałam już o tym w jednym odcinku, gdzieś tu go Wam linknę, podlinkuję. Dałam linka. Na nasz skarb składały się 4 naszyjniki, 2 naramienniki i 1 szklany paciorek, także pewnie sobie pomyślicie, że no szału nie było. Ale prawda jest taka, że był to jeden z nielicznych skarbów, które zostały odkryte na wykopaliskach archeologicznych. Niestety, bardzo często się zdarza, że tego typu skarby odkrywane są zupełnie przypadkowo, na przykład podczas jakichś inwestycji budowlanych albo na przykład podczas robót rolniczych. I przez to traci się bardzo często właśnie cenne pod względem naukowym informacje. A przez to, że nasz skarb został odkryty właśnie na wykopaliskach, te cenne informacje można było uchwycić i zachować. Ja się bardzo cieszę, że akurat w tamtych wykopaliskach mogłam brać udział i pozdrawiam wszystkich, którzy też w nich brali udział. Nurtuje mnie taka kwestia, skąd archeolodzy wiedzą, gdzie kopać, żeby coś znaleźć? Myślę, że to jedno z częstszych pytań, jakie słyszą archeolodzy. Skąd wiadomo, gdzie kopać? Wiadomo m.in. ze specjalnych map, na których zaznaczone są stanowiska archeologiczne. A jak to się stało, że są zaznaczone? Głównie dzięki ogólnopolskiemu programowi utworzonemu w latach 70. ubiegłego wieku o nazwie Archeologiczne Zdjęcie Polski, czyli w skrócie AZP. Program ten miał na celu poszukiwanie, rejestrowanie i nanoszenie na mapy właśnie stanowisk archeologicznych. I teraz jak ich poszukiwano? Głównie metodą badań powierzchniowych. Czyli po prostu archeolodzy, chodząc po wyznaczonym terenie, poszukiwali na powierzchni ziemi przeróżnych zabytków mogących świadczyć o tym, że w tym miejscu może znajdować się stanowisko archeologiczne. Na takich powierzchniówkach najczęściej odnajduje się na przykład fragmenty ceramiki, na przykład narzędzia krzemienne lub też fragmenty narzędzi krzemiennych lub też półprodukty krzemienne, ale zdarzają się też zupełnie niespodziewane rzeczy, na przykład kości ludzkie. Wracając jednak do sedna. Lokalizacje odnalezionych stanowisk nanoszono na mapy i następnie sporządzano specjalne karty ewidencyjne. W dużej mierze właśnie dzięki AZP znamy obecnie lokalizacje setek tysięcy stanowisk archeologicznych. Oczywiście cały czas odkrywane są nowe stanowiska, korygowane są zasięgi tych już znanych. Zresztą archeolodzy mają obecnie naprawdę sporo narzędzi służących do tego, aby móc odkrywać cały czas nowe stanowiska. Ważne jest też to, że to nie jest tak, że jeśli na jakimś terenie nie mamy zaznaczonego stanowiska archeologicznego, to znaczy, że na 100% go tam nie ma. Po prostu czasami jest tak, że niektóre stanowiska odkrywa się zupełnie przypadkowo, na przykład podczas robót budowlanych i dopóki się to nie stanie, to nawet nie wiadomo o ich istnieniu. Chociaż jestem dopiero w pierwszej klasie liceum, to już wiem, kim chcę być w przyszłości. Marzę o zostaniu archeologiem. Męczy mnie pewien problem. Mam klaustrofobię. Nie potrafię nawet wsiąść do windy, a co dopiero wejść do jakiejś sztolni lub jaskini. Myślisz, że to jakkolwiek wpłynie na to, czy będę mogła zostać archeologiem? Wiesz co? Myślę, że nie.
To, że pójdziesz na studia archeologiczne i w przyszłości będziesz pracować jako archeolog, to wcale automatycznie nie oznacza, że będziesz miała do czynienia z ciasnymi pomieszczeniami. Tak naprawdę to w dużym stopniu zależy od tego, jaką epoką się zainteresujesz i pracę na jakiego typu stanowiskach będziesz wybierała. Możesz po prostu unikać stanowisk na przykład jaskiniowych, na których praca stanowiłaby dla Ciebie jakiś problem. Możesz też spróbować przełamać ten swój strach, tak żeby jednak nie czuć tego ograniczenia co do wyboru stanowisk, na których możesz pracować. Wiem, że łatwo się mówi, ale z drugiej strony też wiem, co mówię, bo sama kiedyś może klaustrofobii nie miałam, ale miałam innego rodzaju fobię. Jak chyba każdy, znaczy może nie każdy ma fobię, ale każdy jakiś tam swój strach czy obawy ma. I wierzę, że w jakimś stopniu zawsze da się ten strach czy fobię pokonać. Także trzymam kciuki za to, żeby Tobie też się udało. Ostatnio zastanawiałem się, jaki zawód wybrać. Szukałem jakiegoś łatwego, lekkiego, świetnie płatnego zajęcia. Wiesz, w myśl zasady, żeby zbytnio się nie napracować, a jednak zarobić. Pojeździłbym sobie po świecie, pozwiedzał jak Indiana Jones. Biorąc pod uwagę moje wymagania, myślisz, że pójście na archeologię to dobry pomysł? Jeśli z tych powodów chcesz pójść na archeologię, to mogę Ci powiedzieć tylko jedno. Nie idź. Na dzisiaj to już wszystkie pytania. Jeśli chcielibyście zapytać o coś związanego z archeologią, to oczywiście piszcie, wpadajcie na Facebooka, subskrybujcie i do zobaczenia niebawem.